Dzisiaj będziemy rzeźbić w metalu, a dokładniej w słupkach ogrodzeniowych. No, czasami musimy przymocować jakieś akcesoria do naszego ogrodzenia, no, ale niestety w takich cienkich profilach, które mają 2,5 mm, zbytnio nie ma jak zrobić gwintu, dlatego zrobiłem małe zakupy na Allegro. I naszym bohaterem odcinka jest nitownica z nitonakrętkami. Taki zestaw kosztuje normalnie około 65 zł. W jakichś super okazjach możemy go kupić w Allegro Smarcie z zostawą za całe 45 zł. Nitownica, w miarę oczywisty. narzędzie jak działa, natomiast tak wyglądają to nakrętki. Są to nity, które w środku jeszcze dodatkowo mają gwint i umożliwiają nam łączenie elementów lub przykręcenie coś do bardzo cienkich blach, a będziemy mocowali zamknięcie dolne i górne do bram. Są to takie zestawy firmy Polbram. Kosztuje każdy około 35 zł, są w kastorami, PSB w zestawie jest instrukcja, ale myślę, że sobie ogarnę to i bez instrukcji, bo w sumie mamy tutaj raptem dwie śrubki do przykręcenia. No i może z czy taki mały imbus do blokowania. Mogę się troszkę powstrzymać, żeby sobie wcześniej spróbować naagmintować taki profil i zobaczyć jak te śrubki będą się trzymały, ale zaraz zaskoczenia, że w 2,5 profilu to 3 mm, 3 skoki gwintu to jest za mało, żeby ta śruba się trzymała. Dlatego zobaczmy, najpierw jak taka nitonakrętka działa. Nakręcamy ją na nitownicę i kiedy ściskamy, ta końcówka nita jest jakby ciągnięta w stronę nitownicy i ten płaszcz po boku zaczyna się rozszerzać. Ja to robię na kolanie, więc nie zachowuję kątu prostego, więc jak widzimy, ta nitonakrętka się trochę przekrzywia, wygina ale dzięki temu ładnie widać jak to działa i po wszystkim troszkę ściskamy nitownicę i wykręcamy w lewo nitownicę z nitą nakrętki. Element jest gotowy, może nie jest idealnie prosty, no ale przynajmniej było ładnie widać jak to działa, ale krzywo. A najpierw eksperymentujemy, nim dotkniemy się do prawdziwej bramy, żeby jej nie zepsuć. Jeszcze upewnimy się te śrubki zestawu, które są do tych zamknięć i górnych i dolnych pol bramu i moim zdaniem te śrubki są definitywnie za krótkie, bo ta to nakrętka też gwint ma tam dopiero za kołnierzem, więc wiadomo lepiej to wchodzi niż taki 2,5 mm profil, ale... No, mogły być dłuższe, zapewne sobie dłuższe wymienię. Natomiast jest też sztuczka, że można takie nitonakrętki nakrętki bez takiej nitownicy zarabiać przy pomocy podkładki, nakrętki dodatkowej i klucza, jedno trzymając, drugie kręcąc, ale jakość takiego zrobienia będzie słabe. Zabieramy się do bramy. Najpierw sobie nakleiłem taśmę malarską i zaznaczyłem miejsca, bo musimy być precyzyjni. To nie drewno w metalu. Każdy milimetr to może być potem problem. Wierciliśmy najpierw małym wiertłem, potem dużym wiertłem, no i już możemy wkładać naszą to nakrętkę do otworu. Ważne, żeby zachować tutaj kąty proste, żeby nie było przekoszone, tak jak robiliśmy to na początku na kolanie. Więc wkładamy w otwór i ściskamy. Po ściśnięciu możemy już tutaj wykręcać to w lewo. Jedną ręką nie jest lekko. No i po wszystkim upewniamy się, że nasza śrubka ładnie tutaj wchodzi. I zrobione. Pierwsza niton nakrętka za nami, lecimy z pozostałymi. Ja jeszcze potem odkryłem, że dobrze trochę sfrezować ten otwór wlotowy, to ta niton głębiej tam wejdzie. No i możemy górne zamknięcie bramy zamknąć. No i dolne. Tak samo wkręcamy ten impusik. No i tutaj mnie jedna rzecz trochę zaskakuje. To jest to fabryczne takie zamknięcie bramy. I one w takiej pozycji jak powinno być jest skierowane na zewnątrz, co jest trochę bez sensu. Nie wiem czy ja bramę na lewą stronę założyłem. No bo tak to wygląda, jak no weźmy to w drugą stronę, no to teraz bramy nie zamkniemy. Hmm. Ale inna ba bajka w ogóle z tą bramą, z tymi zamknięciami, bo to są zamknięcia pol bramą. że zobaczmy, że jest zamknięte, to tak naprawdę można tą bramę i tak otworzyć. Wystarczy przez kraty to dolne zamknięcie otworzyć i ta bram po prostu się otworzy, bo ten sposób tego trzpienia jest po prostu za krótki. On jest za krótki, nic tutaj już bardziej ścisnąć nie można, bo tutaj ten trzpień też nie chowa do końca, dlatego tak byśmy bramę ścisnęli, więc tutaj trzeba zachować jakieś takie luzy. No i efekt jest taki, że ta bramę po prostu można otworzyć, na tak będzie zamknięty na kłódkę. Natomiast inna rzecz, którą mi tutaj zastanawiam, przy tych profilach ok, są ocynkowane, pomalowane, ale w środku jest grzew. Jak widzimy, na ten grzew w chwili obecnej już zaczyna zachodzić rudą. Więc jeśli takie słupki wkopiemy, i tam wiadomo, jest jakaś wilgoć, zawsze z ziemi będzie parować to te słupki zaczną gnić po prostu od środka w miejscu zgrzewu, a dopiero jak wyjdzie na zewnątrz, to się o niej dowiemy.